Niech będzie Tomb of Ephira jako czwarty etap, bo tu też wyboru nie ma, tak jak przy trzecim etapie. Mój jeden z moich ulubionych etapów. Spotkamy tutaj nowego przeciwnika, czyli kościotrup. Jemu będzie trudno ściąć głowę, bo on jest wyższy. To trzeba będzie ciosem z góry właśnie atakować. Oczywiście kontynuujemy grę Severance krasnoludem. In Ephira, the mad King Azud ordered his dwarven artisans to build a temple guarding the tomb of his wife, the great Queen Asha, and all her secrets. A few years later, when he died, he was buried in a chapel near the temple. After that, several kings of the Ishabad were buried there. The temple and the tombs were abandoned many years ago, and since then they have become famed as a place of peril. Historia to jest właśnie ładnie przedstawiona w tej grze. To, co tutaj widzimy, ten tekst. All the actions of the enemy seem to suggest a search for some particular object or information which they didn't find in Tel Halaf or Kel'Bagan. Their next target will probably be Ephira. Inaczej poziom doświadczenia będzie możliwy. Później jest Warhammer, to jest obuchowe, to ja tego nie będę brał. Great Hammer tym bardziej. Heavy Club jeszcze. O kurde, to aż dopiero Beating Axe będzie sieczną bronią. Tak to wszystkie są obuchowe. Od Warhammer do Double Mace. A Combat Axe też jest siecznym toporem. Ale on jakimś cudem nie możemy nim ścinać głów, bo profil jest do dupy. To tylko Beating Axe i koniec. No dobra. Tu będzie ork zaraz. Niestety przeciwnicy są już coraz mocniejsi. Walki będą dłuższe. Pięknie ponad połowę życia muszę. Nogę mu ściął. Wezmę se twoją tarczę. Ty pieprzony sukinsynu. Moglibyśmy tutaj normalnie iść, ale ja się cofnę i jeszcze się powspinam trochę. Bo tam jest fajne pomieszczenie. Tędy trzeba się wspiąć. Będzie goblin, to trzeba najpierw go zlikwidować. No. Siadam go. Tam jeszcze następny się kryje za drzwiami, ale ja sobie tutaj sprawdzę ten stół. Jakieś jedzenie jest. No. Tu jest nowa broń dla Amazonki, jakiś
topór na długim kiju, ale to jest nie dla nas, chyba dla barbarzyńcy kosa. Scytę. O, tu my jest pochodnia, możemy sobie zapalić. Ciąłem mu chyba w brzuch. Ginie za to. Patrz, stoi, nawet nie podejdzie do mnie. Mamy do klucza do tych drzwi. Właśnie Iron Lock, czyli Iron Key potrzebujemy. Za tymi drzwiami spotkamy szkielety. Pięknie. Będziemy wchodzić po takiej
wieży na, z piętra na piętro i pokonywać przeciwników. Tam będzie fajny miecz dla barbarzyńcy. Jakiś taki jakby samurajski miecz. W kształcie samurajskiego miecza. Właśnie ten długi miecz dla barbarzyńcy. Tutaj trzeba zeskoczyć, bo to jest dostępne tylko stąd pomieszczenie. A łucznik jest bardzo słaby, tylko 6 punktów życia. Nędzny. Usilijmy się jak to krasnolud. Musi zjeść. Chleb musi zjeść, mięso, ser. To jakiś papiros Way of Armina. Ale tam pod spodem jest klucz, więc musimy to wziąć. Ten papiros. No i co ty robisz? W ścianę biega. Głupie, mało inteligentne stwory. No, po skrzyniach łazi. Poobcinałem mi łapki. Rozpierdol na całego. Jakie fajne te deski się kręcą, widzicie? W oddali. Taka potężna ciosa. O, patrz jak fajne deski latają.
Patrz. Za to zginąłeś ścięty przez głowę. Ty skurwysyno. Jedzenie oczywiście nie leczy stracić, tylko mikstury. O, to jest niegroźna trucizna, więc potężną mamy obronę, więc tam nic tam się nie dzieje. Idziemy na pierwsze spotkanie ze szkieletami. W dalszych etapach również będą. O, już się skończyła trucizna. Potrafią wychodzić z ziemi jak zombie. No tu się, jak wejdziemy w głąb pomieszczenia, to się drzwi otworzą. Już jest, leci na mnie już jeden. O! To chyba mnie nie zauważył. Wycofałem się chyba w ostatniej chwili. O, już leci. Za krótka broń, żeby tak mu atakować. O, teraz dostał. Moich broni i broni rycerza. Aha, trafiłeś mnie. Nie udało się ściąć głowy. O, i tu jest właśnie specjalna broń do znalezienia dla krasnoluda. To zaraz, jak tylko pokonamy tego szkieleta. O, widzicie? Udało mi się pozbawić go głowy. Czyli trzeba ciosem od góry, inaczej się nie da. Tu w którymś z tych trzech pomieszczeń będzie ta broń. Tu są połamane miecze i tarcze. To trzeba rozwalić ścianę, inaczej nie wejdziemy. Tu jest jakiś medalion, a ja go nie zbieram, bo to jakieś odporności daje. To mam to gdzieś. To w trzecim będzie pomieszczenie. Ale ona jest tak kiepska, atak jest tak kiepski, destruujący młot. I najpotężniejsze obrażenia ona zadaje, ale ona jest tak kiepska, że on po prostu
w stopy trafia w przeciwnika i trzeba podejść tak, że prawie go nosem dotykamy. Do dupy. Możecie mi wierzyć. Kto w to grał, tą grę, to będzie wiedział. Ale ja podniosę ją mimo tego, żeby wywołać zakładkę specials, żeby zobaczyć inne specjalne bronie. Młot zatrucia. No i mogę już go z powrotem wyrzucić. Miałem sens zmienić klawisze wyboru broni. Aż dopiero 18 etap, poziom doświadczenia możemy wykonać. Czas zdobyć, żeby wykonać kombo. No, kombo trucizny. No, 17 nawet. To ja mam to w dupie. Ice Hammer będzie fajny. No i tylko to jest najlepsze. Queen's War też będę właśnie miał. Fire Axe jest kiepski, bo jest za długie kombo, to też nie będę go brał. No i miecz i Jany, tak jak dla wszystkich. Ale 1000 potion sobie wziąłem, pierwszego 1000. Będzie ciężko ścinać głowy kościotrupom. Oto następne chyba będą. Tu chyba wyjdzie z tej skrytki. Przypadek by trafił swojego. Będzie wiele takich chwil właśnie. O, widzicie? Swojego trafił. Ale on nie reaguje po prostu. Bo to jest martwy przeciwnik. Umarlak. Albo Goblin zareagował, albo Ork. Mają krew. A ten się zablokował w kolumnie. Idzie. No, tu jest niebezpiecznie, trzeba się bardzo pomału poruszać. Tam są fajne rzeczy do zebrania. Sejwik. Bardzo ostrożnie. Nieprecyzyjny jest obrót klawiaturą. Udało się. To będą szkielety. A, obrót był. Zawsze ten słabszy się wycofuje do tyłu. Yeah.
zaatakował go i go zabił. Swojego. Oni się w ogóle tym nie przejmują. Nie reagują na ataki. Bo rany jestem pokrwawiony teraz. Ale ja sobie połszyna na maksa wypiję, bo sobie zbiorę tutaj z tego piedestału. Nie wiem, dlaczego ta broń znika. Graveyard Hay, czyli cmentarny. Będziemy na cmentarzu walczyć z dużą ilością szkieletów. Dostaliśmy się. Tu żeśmy przechodzili? Tak, to żeśmy... Tędy żeśmy przyszli, to teraz tutaj trzeba iść. W dół na cmentarz. I tu będą też nowi przeciwnicy. Rycerze zombie. Tutaj właśnie, jak zeskoczymy na dół. Będzie fajny motyw muzyczny. Uwielbiam go. Ale słyszycie instrument australijski, taka ogromna, wielka rura, co tak dmuchają w nią, taki dźwięk słychać. Bo one potrafią żygać, to trzeba uważać na tą truciznę. Ledwo się ruszają, jakby byli najebani, napierdoleni. Można z tymi atakami ich pokonać. O, pozbawiliśmy go głowy. To jest wzmocnienie, to tego nie podnosimy. Bo już mamy. Mam już. To już nie mogę podnieść. Tą słabszą 215 wezmę. Mamy 9 poziom. A to jeszcze jeden, żeby War Axe. Ciął go swojego, widzieliście? Niby taki, kurde, leniwy atak, ale bardzo silny. Potrafi tarczę rozwalić za jednym zamachem. Nieważne, jakiej mocy to było. Da.
koniec. Zamachnął. Mucha, odganiasz się, co? O, znowu, odpadnie mi głowę. Dobra, to teraz tam... Teraz, żeby stąd wyjść... Trzeba na ten podest wejść i przez okienko uciec. To jakieś grzybki chyba możemy sobie zebrać i zjeść. Nawet nie ma, nie widzę ich tutaj. O, tu będzie duża ilość szkieletów, to jest cmentarz. I bardzo zajebisty będzie motyw muzyczny. Posłuchajcie. Coraz mocniejsi będą wychodzić. O, podpadli do głowy. Kościotrupa pozwalił głowy. Widzicie? Zabił swojego znowu. Najmocniejszy to wyjdzie, to będzie miał aż 1000 życia. A, pożegnajcie się nawzajem. My tam wsio ryba, abyście nie żyli. O, znowu się pokonał. Przez przypadek uderzył. O, już idzie ten 1000. O, trafił go. O, znowu go pozbawił głowy. Pięknie poleciałem. Bardzo wysoko i bardzo daleko. To już jest ostatni szkielet. Też pozbawię go głowy. Tu będziemy z półbossem walczyć, który będzie miał aż 2000, taki płonący i będzie miał bardzo fajną tarczę. To też sobie ją wezmę, jak otworzymy ten grobowiec. I tu będzie trzecia runa do zdobycia. Widzicie? Emblemat runy nad ścianą, wysoko. Dlatego do tego jest potrzebny łuk. Bez tego byśmy nie ruszyli dalej, więc jest potrzebny łuk. Tak czy siak. Najgorsze jest to, że nie możemy go wyrzucić. I blokuje nam slot broni właśnie. Będzie fajna muzyka podczas walki. Siła czasu, że mi tarczę rozwalił.
178 tylko zostało z 300. Silny cios. A ja też potrafię przyłożyć. Co prawda nie tak silnie, ale z poziomu na poziom będzie coraz mocniej. O, spadł. Wracamy na pole walki, nie będziemy w tym miejscu walczyć. Już niedługo cię pokonam. Dwa poziomy, prawie trzy, bo jest 11,5. Taki silny był, że tyle żeśmy doświadczenia zdobyli. Że aż przeskoczyliśmy jeden poziom doświadczenia wyżej. Widzieliście, był 9. No, był pasek już ponad... Była tutaj 9, level 9 i był prawie pełny pasek. Przeskoczyliśmy cały 10. Prawie cały 11, to jest ponad połowa 11 poziomu. To musimy tą figurkę wziąć. Później wam powiem, do czego ona będzie potrzebna. Ale koniecznie ją trzeba wziąć. O, i teraz wyciągamy łuk. I strzelamy, staramy się trafić w ten przycisk. Ale będzie kiepsko teraz, bo trzeba teraz dać rozglądanie się. O, ludź. A ja miałem możliwość myszą rozglądanie się. O, ludź. A jak przyjdzie pułapki, kurde, rozbrajać, to będzie kiepsko. Ja pierdolę. O, ale można klawiszami też robić. Udało się. Tylko że straciłem dwie strzały. To nic. Tu będzie pułapka z takim płonącym wahadłem. Chyba wolę to zapisać. I schować się we wnękę, to tam pośrodku schodów. Ale nie przełożyło to. Ja. Ale jest runa. Trzecia już. Ale to jest po angielsku, to nie rozumiem, co to znaczy. Nie ma tutaj przetłumaczenia w tym... ...withdrew himself to the far depths of the universe. And how since then he has not been seen by the Avestas. From where the wise men say he will only return at the end of time.
są chyba muchomorki, no. Grzyb. 30 życia daje. Niewiele mniej jak ser, bo ser daje 40. Mięso daje aż 75. Najwięcej spośród żywności. Kolejne szkielety będą. O 1000 punktów życia. A ja zrobię tak, żeby się wyżynali nawzajem. A wyżynajcie się. O, już się poleciał. Czwarty doszedł. O, już poleciał. O, piąty, szósty. Siódmy, ale ich tu jest. Bez głowy padł. Kolejne szkielety. Słabe, bo mają 250. Idziemy z tyłu za ten wielki posąg.
I tu jest potrzebna ta figurka właśnie. Fetisz. I się otworzą górne drzwi. Motyw muzyczny jest fajny. Możemy sobie nawet przeczytać, co tu pisze. Król sam trzyma klucz, który zaprowadzi go do serca ukochanej. Czy ty może jesteś tym królem, czy marnym złodziejem, kryjącym się w cieniu? Or are you merely a miserable thief skulking in the shadows? No teraz tutaj się te drzwi otworzyły, to idziemy. Kolejne szkielety. Ale głowa fajnie poleciała. Tamtena też odleciała. Za trzecim razem dopiero. Teraz idziemy do tej wajchy. Jedna jest po tej stronie, a druga jest po drugiej stronie. Idziemy na skróty. O. Teraz idziemy te drzwi w te miejsce za posągiem, tutaj na dół, po schodach. I tu zdobędziemy pierwszą zbroję dla krasnoluda. Dla siebie. Tylko nie po drugiej stronie ona jest. Tu już uważamy na pułapkę, bo wysuwają się, rozsuwa się podłoga i ukazują się kolce. Od razu na tą stronę lecimy. I wsio. Tu będą w tych kanałach szkielety. Bardzo słabe. Zwykłe machnięcie wystarczy, żeby je zabić. Poleciała. Kiku szyję tylko wystawał. To już jest końcówka poziomu. Etapu. Będzie fajny miecz tutaj w tym grobowcu do zdobycia. Będziemy się nim za pomocą niego mogli leczyć, ale atakować potwory te, które mają krew. Wampirzy atak będzie. Nie działa to na umarłaków niestety, bo nie mają krwi. I to będzie walka z poważnym przeciwnikiem, kamiennym golemem. Tylko którą broń wybrać? Tylko z tym czerwonym kombem jeszcze, jak mam. Killer Axe. Atak prawo, lewo, dół.
To jest... Nie ten topór. Ten. A, tak prawo. Co prawda jest tylko power 73, ale to nic. Ja sobie to zapiszę przed walką. Jeszcze będą lodowe, ogniste, ale też w dalszych etapach motyw muzyczny jest zajebisty. And pierces all things. I am he who reaches its death upon the dead. Nie wiem, jakiej ona jest mocy, ten miecz. Nie wiem. Tylko jak go podniesiemy, to się skończy poziom właśnie. To źle. To chyba sobie w następnym etapie zrobimy. Ona ma chyba 85, mi się zdaje. Czyli łuk ma 5. Ten ma 18. Ten 75, czyli ostatni jakby trzeba byłoby podnieść. Nie ten. A nie, dobra. 5, 18. To light edge porzucimy. Bo mamy łuk, to jest pierwsza broń, druga, trzecia i tam jest czwarta właśnie. I w tym miejscu kończy się czwarty etap Tomb of Ephira. Z chwili wybrania tego miecza.
The enemy has outpaced you once again and taken this place. Though the tombs of the king and queen have not yet been desecrated, they contain powerful weapons that will be of great assistance. Other feral creatures have joined the orcs and the trolls, undoubtedly the fruits of necromancy. Could it be that a wizard or sorcerer is behind all this destruction? The marking of the tower and the isle on the map is undoubtedly the strongest clue to the enemy's origin.